To jest ogólny widok placu Bohaterów, bo tak się nazywa ten plac z pomnikiem. A tutaj mamy Aleję Niepodległości, a przy którym się znajduje też taki stary kościół, chyba najbardziej znany tutaj w Zielonej Górze. A tam dalej się jedzie do parku na ulicy Wyspiańskiego, do środka sportowego, a my tu pojedziemy deptakiem. Tam prościutko. A ja będę opowiadał, co tutaj po drodze się znajduje. No też właściwie to jest takie stare budownictwo. I w parterze oczywiście sklepy, w części podpiwniczonej te sklepy. Zaraz będziemy przejeżdżać koło Tatry. To wszystko, jak nie instytucje tutaj się mieszczą. Ale w ogóle ciekawa ta architektura. Miasto zostało gruntownie odnowione. W związku z tym tu po prawej stronie znajduje się kino, ale w tej chwili to chyba nie ma zbyt dużego powodzenia, bo nowe ośrodki rozrywkowe zostały zbudowane. A tutaj mamy teatr. Coś dobrze znamy tutaj na terenie kraju. Zobaczymy, co tam leci, jakie sztuki lecą. Po prostu Leon, Anna Karenina, jakaś sztuka Jabłko, Gracz Dostojewskiego. Jedziemy dalej. No to już prawie jesteśmy w centrum, zbliżamy się do ratusza. Tutaj jeszcze po drodze taka ciekawostka. Jest pomnik Bachusa. Pomnicie tych Bachusików w mieście jest sporo zlokowanych. Ja się doliczyłem gdzieś około 20 sztuk, a nawet kiedyś zrobiłem filmik do Bachusika. Tutaj w kierunku wrocławskiej można dojechać. Jedziemy dalej. Fajna fasada. Sygnał. Dzwony jakiś. To jest właśnie kościół. Też bardzo charakterystyczna architektura. Tutaj mamy ratusz. Bardzo znany zresztą na wszystkich
widokówkach można to obejrzeć. Tu żeśmy wyjechali, tam jest ten pomnik Bachusa. A to są takie uliczki boczne, bardzo piękne zresztą, tutaj malowniczo. No nie ma takiej pogody, żeby to pokazać, ten urok tych uliczek bocznych, z tych małych bachusików. Tam na parapecie okna widziałem jeszcze jednego, tam chyba, właśnie tam ten pan gdzie przechodzi, ale tego jest, tak jak powiedziałem, jest dość sporo. Jest tutaj, o, tu są gołąbki na placu. Pijamy właśnie z lewej strony ratusz, a dojeżdżamy do placu Słowiańskiego, Potrzebnego, przepraszam. To jest właśnie palac Potrzeby. My sobie przejedziemy tymi filarami. O. Rowerkiem. Znaczy siedziemy z powrotem i tutaj zaraz będzie. To jest właśnie ratusz. Spróbujemy jeszcze uwiecznić ziemię, tą wieżę. No, tak mniej więcej wygląda. Dobrze pojechać taką uliczką boczną tutaj. No, są woziutkie. Kolejna wąska uliczka. No i wyjechaliśmy znowu prosto na ratusz. Teraz pojedziemy już pomalutku z powrotem koło kościoła. O, znowu nam tutaj dzwoni. Wybija pełną godzinę. No, fajne te łąbki. No, tutaj dojeżdżamy do tego kościółka. No i jedziemy dalej teraz. Tu gdzieś w pobliżu Arek mieszka. W
wyjeżdżamy już z miasta. Z powrotem idziemy koło Kastorany. Wzdłuż Alei Wojsk Krakowskiego. Zaraz będziemy wejeżdżać do skrzyżowania. Cały czas Aleja Wojska Polskiego. I tutaj kiedyś, to jest taki przejazd, tam kiedyś leciały do polskich wódek pociągi, to znaczy towarowe. A w tej chwili jest w planach ścieżka rowerowa. Częściowo już wykonana. Ciekawa inwestycja. Tym bardziej, że można będzie się dostać od dworca do już blisko mojego miejsca zamieszkania. Mieszkam tutaj koło takiego też dużego parkingu.